Widzowie, to już jest piąty dzień siedzenia w tym przeklętym więzieniu. Mam już serdecznie dosyć. Siedzę tu piąty dzień, nawet nie wiecie, jak mi się bardzo nudzi. Prawie nic nie mam. Mam jakieś mięso, mam tutaj, tu nie mam żarcia. Tu mam jakieś, a już zjadłem to żarcie nawet. To już nawet nie mam żarcia, które mi dał Palion tutaj, jak byli dzisiaj. Ja nie wiem, jestem już tutaj totalnie znudzony tą sytuacją i nie mam ochoty tutaj być i nie mogę stąd dalej wyjść. Po prostu to jest jakaś tragedia. Nie wiem, błagam, niech ktoś tu przyjdzie i mnie wypuści. Widzowie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, to na bank mi się uda. Zostawcie subskrypcję również, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam również na plusa, ponieważ tam filmy są o 14:14. No więc tyle. Ja nie wiem, co ja to mam robić. Czekam, bo ktoś tutaj. Oho, jest! Jest! Mika, możesz mnie wypuścić? Proszę, już nie chcę tu siedzieć, mam już dość. Ale przyszłam do ciebie z jedzeniem. I o, patrz, mam jeszcze jednego fajnego fanta. Uwaga, jesteś gotowy? Bo to jest rzecz, której jeszcze chyba nie dostałeś. Patrz. Co to jest? Woda, ja nie mogę! Dziękuję ci! Dziękuję ci, dobra, no to daj mi wodę w takim razie. No nie, znowu to bardzo. Mięso. Nie możesz mi dać czegoś innego do jedzenia, tylko to surowe mięso. No kurde, znaczy, nie wiem, zepsute nawet, nie surowe. Powiedz tak, mogłabym, ale nie wiem, no to jakiś śmieszny żarcik chyba. Nie, ja już nie mam pomysłu na śmieszne żarty. Czekaj, śmieszny żart. Ojeny, nie mam żadnego pomysłu. Czyli dzisiaj bez jedzenia, no nie, dobra. Daj mi, proszę, bo nie mam żadnego pomysłu na żart. No dobra, ale powiedz w ogóle, jak tam się czujesz? Spoko wszystko, żyjesz a tam. A od kiedy cię to interesuje? Zamknęliście mnie tutaj, torturujecie mnie, no bo wyzyskujecie tu. No właśnie, ty tam się wiesz, jak twoje warunki i w ogóle. No warunki, no, warunki sterylne, no, tutaj nic się nie dzieje. Błagam, wypuść mnie, już tu nie chcę być. Dlaczego, co tam dobra, się dzieje na zewnątrz? Tak. Na zewnątrz? No. A, co ci mogę powiedzieć? Jetowice pełną parą. Nie, jakie jetowice? To jest palionowo, nie mega wiem nawet spoko. Tak. Ale powiem ci, że tak sądzę, że... kurde, no... Powiedz tak, troszeczkę, ale tylko troszeczkę, nie myśl sobie. Tylko troszeczkę jest ciebie żal. Aha. Więc przyniosę tylko tutaj troszeczkę. Tobie jakieś może jedzonko, wiesz o co chodzi. Bardzo fajnie. Dobra, wiesz co? Okej, tylko troszkę ci mnie żal, okej. Okay. No tylko troszkę, mów bo do ja pleców, nie wiem, mów do pleców. Aha, excuse me, on do mnie się śmiesz, się do mnie odwracać plecami. Oj tak, nawet dupsko wypinam. No way, wiesz bo co, no tak, taka, się taka tutaj prawda. Wiesz co, kultury? Kup sobie meter gumę i jesteś szczer po prostu. Ja, mam, ja jestem bezczelny, ale to ty tutaj zdradzasz palionowo, rozumiesz to? Absolutnie nie. Absolutnie nie, no nie wiem, nie, to nie ty ci nabroi coś w głowie. Dobra, wiesz co, ja nie mam ochoty rozmawiać. Mów do pleców dobrze. Albo do zadka. Okej, okay, dobrze, no to żegnam. Jak będziesz chciał jakieś jedzenie, to tak? Nie do mnie. Tak, bardzo ciekawe. Jakbyś kiedykolwiek coś mi tutaj dała. No, elo. Nie wiem, widzowie, już mam dosyć. Ile ja będę jadł jeszcze to surowe mięso? Już mnie po prostu brzuch boli od tego. Mam serdecznie tego dosyć, ale przynajmniej mam wodę. To już coś, jakbym miał jeszcze mleko, żeby ściągać ten efekt tego głodu. A tak to nie dość, że zjem, to od razu jestem głodny i tak w kółko i to się zapętla. Nie wiem, czy da się stąd wyjść jakoś, proszę, czy tu się jakoś pojawiła jakaś możliwość nowa? Halo, nie wiem, w tej skrzynce nic nie ma, ale patrzcie, mamy tutaj, mamy trochę desek, mamy śnieżki, mamy to, więc zaczynamy powoli zbierać jakiegoś budulca przypadkowo, który nam zawsze tutaj gdzieś wpadnie. No i może za jakiś czas uda nam się... O, panowie! Jesteście! Dobra, jest... Proszę, panowie! Sekretna misja! Jaka sekretna misja? Jesteście gotowi? Jesteście tutaj, macie przygotowane coś na moją ucieczkę? Patrz, daję się do skrzynki. Proszę. Jo, nie mogę, dobra, jest. Wiesz co? Czekaj, ja muszę, wiesz co, jak ja to muszę zrobić? Czy wy macie kill of silk touchem? Proszę, powiedzcie, że macie. Albo nie wiem, nie macie z silk touchem? O nie, najgorzej. Wiesz co potrzebuję? Ja mam, ale dobra, ja mam siekierę. Masz siekierę silk, ale nie, siekierę nie, bo to trzeba tamtego ender chesta jakoś zebrać. Bo ja muszę do niego włożyć swoje rzeczy. To jest najgorsze, a nie mogę tutaj nic rozwalić i stąd wyjść. Możesz wyjść? No nie. Dobra, to inaczej, dobra, biorę te rzeczy, okej. Co mi tu przygotowaliście? Potka na siłę. Okej, jak wypiję tą potkę, to rozumiem, że możliwe, że będę mógł to rozwalać, tak? Okej, dobra, wiecie co, ja na razie to... Nie spróbuję teraz, bo ja to potrzebuję na później, jak będę... Chociaż może teraz? I po tej uciekaj! Co? I po tej uciekaj. Ale teraz... Właśnie nie, bo tutaj była Milki tu przed chwilą. Oni tutaj ciągle czyhają, nie możecie tutaj za długo przebywać. A raz będzie czterech, rozwalimy ich. No, tak? No, myślisz, jak tu Yeti przychodzi później i on jest taki, wiesz, on jest niebezpieczny. Masz sword. Okej, to już jest coś. Nie, muszę to jakoś, tu. Muszę to jakieś do Ender Chesta, chociaż wiecie co? Kurczę, dobra. O tam? To jest zasadzka. To jest ja tak powiem, to jest skok na Ziku, ty jesteś... No, ja Ziku, no weź inną pnącze se weź. Idź na jakiś ten. Ale to jest, panowie, niebezpieczne tu przebywać. Czekajcie, ja to schowam tutaj do tej skrzynki, żeby oni tego nie znaleźli. Wracaj, jakby tu... Co jest?
Dlaczego to rozwaliłeś? Co ty robisz? To jest moje pnącze, panią. Ej, jak oni zauważą, że tutaj jest rozwalone, to mamy przekichane. Dobra, nie, dobra. Rozwaj. Damian, schowaj się. Nie wiem, bo oni tu mogą przyjść za w każdym momencie, wiesz? Ja dobra, nie wiem, czy nie powinni się tutaj przebywać w ogóle, panowie. O kurde, ale musimy znaleźć jakiś... Ja myślę, że to jest mega dobry pomysł. Chowaj. Ale co ty uważasz? Ja nie chcę mu dawać tego jedzenia i nie wiem, dlaczego Szymon cię przekonał. No, słyszę was. Troszeczkę. Ja na to nie idę, ja mu nic nie daję. Czemu ty jesteś taki dla mnie? Taki niemiły. Ale co taki dla ciebie? No ja żarcie tylko potrzebuję. Patrz, ja jem ciągle to surowe mięso, bez przerwy, po prostu nic nie mam. No dobra, no to surowe to mogę ale ci ja dać. Ale ja nie chcę już tego surowego więcej. Błagam, normalną rzecz. Znaczy surowe, jakby to było surowe, to bym jeszcze wytrzymał. To jest, to jest nie zepsute. Jest takie złe. Ja to jem na co dzień, co no ty no i właśnie, dlatego wyglądasz jak wyglądasz, jesteś owłosiony i w ogóle... No co wyglądam jak wyglądam mega. No co, bronisz go? Tak? Nie widzisz, że kieseczka siedzi? Niesamowite. Proszę, dajcie... dobra, mam prośbę jedną. Błagam, spełnijcie ją. Już dobra, walić to jedzenie. Wypuśćcie mnie stąd, żebym mógł sobie po prostu rozprostować nogi. Przejść dwa kółka, walnąć wokół tego, proszę. No to walnij sobie wokół łóżka. Ale no wokół łóżka to nie tak ten, no ja potrzebuję jakiegoś, wiesz, tak ruchu, żeby na zewnątrz coś połazić też. No to weź sobie przysiady, porób czy coś, nie no wiem. Proszę, kółeczko, jedno kółeczko dookoła. No to tu sobie zrób kółeczko. Nie no, tak muszę się przebiec, no błagam, no proszę, zróbcie to dla mnie. Ale nie rozumiesz, że tego nie da się zniszczyć, zostajesz. Jak się nie da? No da, wy to się. Możecie zniszczyć, wy tu macie takie moce, nie, błagam. Nie, ja już nie mogę. No dobra, nie oszukujcie mnie, proszę, jedno kółko, błagam. Potrzebuję nie. tego. Potrzebuję no jedno tak. kółko. Przyszedłem tu tylko po to, żeby dać ci to żarcie i to nie z mojej woli, żebyś nie myślał, że to ja dobra. chcę dać tobie to żarcie. Ale to ja już, tylko ale ja jestem w stanie poproszone. Wymienić to żarcie za możliwość rozprostowania nóg. No, chcieć to sem możesz, nie? No proszę, błagam. No niemożliwe, nie dam ci, nie pozwolę ci na to, bo wiem, jaki ty jesteś. Zaraz coś wymyślisz. Ale nie, to weź... możecie stanąć tam przy wejściu i pilnować. Ja chcę się tylko przebiec nie, raz. Nie, bo mnie ufała, ja ci, nie ufałam im wszystko. Nie, no oczywiście. No nie, lepiej nie. No wy jesteście nienormalni. Że coś wymyśli, wiesz o co chodzi. Ja nic nie wiem, no dobra, no okej, no jak nie to nie, no trudno. No oczywiście, że nie, ja nie wiem na co ty w ogóle liczyłeś, zostajesz tu na zawsze. Miałeś misję do spełnienia, której nie zrobiłeś. No i ale jak ja miałem odbije? Sprawić, żeby wszyscy opuścili palionowo, no przecież ty jesteś nienormalny. Po no co? Jakoś mogłeś to sprawdzić, mogliście zrobić sobie nową wioskę. A dlaczego ty sobie nie zrobisz swojej własnej nowej? A, no bo nie. No bo nie, to nie jest argument, po prostu nie chce ci się budować, leniu śmierdzący. Dobra. No i co z tego? No i co tego tak wyzywasz? Tak co? Bo mnie denerwuje i śmierdzi, no i mięso surowe, no to co ja mam mu powiedzieć, że co, pachnie? A ty też to jadłeś. Bo nie miałeś wyjścia. Wiem, bo nie mam wyjścia, no. No właśnie. Dobra, okej. Okay. To co, to wszystko, co chcieliście tu załatwić? Nie dacie mi rozprostować nóg? Nara. No, trzymaj się. Proszę, daj się przebiec. Ciastko no, nie, dostałem, no, niesamowite, mi, naprawdę. Żegnaj. Oj, mleko dostałem, no po prostu full wypas, dzień dziecka jakiś. Dobra. Ostatni raz mu dajemy to jedzenie. Dokładnie. Panowie, widzieliście to? Nie wiem, ja tu jestem źle traktowany. Mnie to już męczy. Panowie, mam pół serduszka, nie mam w ogóle pasku jedzenia, jak zejdę, to zginę. Czekaj, ja ci coś rzucę. Ja mogę wam oddać trochę żarcie, aczkolwiek to ja jestem tutaj w tarapatach. Gdzie ty jesteś? Tam na górze jest tu. O, patrz ile żarcia, co jest grane. Gdzie on jest? Ja żarcia nie potrzebuję, kurczę, chciałem... Stary, pół serduszka, zero jedzenia. Chciałem od nich wyzebrać, żeby mi dali wyjść stąd, żebym mógł tam do tego Ender Chesta to odłożyć, ale kurczę, nie dali się namówić. Nie wiem, dobra, panowie, powiem wam tak. Jest lipa. Jest lipa. Przygotowaliście słuchaj, mi jakąś drogę ucieczki? Niczym kret. Niczym jest kret? Jest gotowa droga za craftingiem, ale za craftingiem, musisz się okay. sama tylko odkryć. Okej, no. Okej, okay, dobra. Dobra, czyli oj, jest przygotowana, dobra, no to gitara, ja nie mogę. Dobra, czyli co, piję tą potę na moc, wychodzę, rozkopuję tam ten crafting, pod tym tam jest tunel, uciekam i co, i gdzie, dokąd ten tunel prowadzi? No na zewnątrz, wyjdziesz. Na zewnątrz, to, dobra, na czyli inaczej już wyjdę, dobra, dobra, panowie, dziękuję wam bardzo. Dziękuję spoko, wam bardzo, ale musicie się powoli zbierać, bo oni w każdej chwili... Są wiedziałem, bo oni zaraz przyjdą. Tak, tak, uciekajcie. Ja ci powiem tak, chowajcie się, bo widziałem, chowajcie się. Co jest, dlaczego kichasz, o co chodzi? Sorry, no bo kurde, uczulenie mam, wiesz? Uczulenie masz, na co? No, na ciebie. Aha. Dobra, tak całkiem serio. Czekaj, proszę, czy dasz mi się wyprostować te nogi, bo już nie mogę dłużej tutaj po prostu. Proszę, jedno kółko, jestem w stanie za to oddać ciastko i mleko. Nie, no nie chcę, żyć. Ja po prostu mi, jak mówię, troszeczkę, ale pamiętaj, nie myśl sobie, tylko troszeczkę jest mi ciebie żal. To proszę, więc, okay, jedno kółko, ale... Dobra, jedno kółko, jedno kółko.
Ale obiecuję, że nic nie powiem. Nie powiem nic mu, nie powiem nic mu. Tak? Na mały, tak. Na mały okruszek? Nawet na duży. Okej, okay, dobra. No to w takim razie możesz się przebiec. Dobra, szybkie kółko. A możesz nie patrzeć, jak biegam? Nie, muszę cię obserwować. Czuję dyskomfort, jak biegam. Trudno. Dobra, dobra, no to w takim razie przebiegnę, dobra. Dobra, dobra, już kółko kończę, biegasz kółko kończę. Tak, już robisz? Do. Jest, tyle potrzebowałem, jest już? Świetnie, jest tak. No jedno kółko miało być. Serio? Tak się mówi. Mogę jeszcze jedno? A. Nie, no dobra. Było jedno, okej, okay, byłam. No dobra, dobra, no to nie, zrobiłem to jedno okay. Kółko. Tak, jestem już zadowolony. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo, to jest naprawdę. Oko 5 zł. Jakie 5 zł? Za tą usługę? Dobra, masz tutaj, daję ci surowe mięso. Już tego nie zabiorę z powrotem. Ja nawet nie jestem w stanie tego odłożyć. Dobra, no nieważne. Okej, okay, dobra. Dziękuję ci pięknie za tą jakby niesamowitą pomoc. Trzymaj się. Miej się tak. Tam, nie wiem. Już jakby możesz ten, już wiesz, już... dziękuję ci bardzo, możesz iść. No dobrze. Ja sobie okay, tutaj sam w samotności uważaj spędzę na czas. Coś, tak, no. Tak, trzymaj się. A. Cześć. Który z was się tak śmieje w dzisiaj? Nie mogliśmy. Jak? Z czego wy się tak śmiejecie? A ja was chyba. Ja was tak słyszałem. No dobra, ale znamy go już nie od dziś. Mnie dalej to bawi, ale bez przesady, żeby aż tak, żeby w takiej stary, sytuacji. Na tej jednej linii byliśmy, mnie to jakoś zaczęło bawić. No, dobra, panowie, uciekajcie stąd, póki możecie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy oni tu mogą wrócić. Ja odłożyłem sobie do Enderchesta, ucieknę, to widzimy się, jak już będę na palu. To zobaczymy, panowie. Trzymajcie się, dziękuję wam za pomoc. Elo, dobra, widzowie, udało się, jesteśmy uratowani, mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby uciec z tego przeklętego miejsca. Teraz jedyne, na co musimy czekać, to na to, aż Yeti przyjdzie i jakąś mi tutaj, że tak powiem, nie wiem, da mi coś do zrobienia, a ja wtedy będę mógł szybko wyciągnąć tam z tego Enderchesta te rzeczy i uciec. Tam pod craftingiem jest przejście, więc muszę być na to gotowy. Okej, okay, no ale co? Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pozdro, pa.